przybliżyło się do was królestwo. Tak samo przybliżyło się kiedyś do mnie. To jest dobra nowina o Jezusie, który jest Panem w moim życiu. I choć brzmi to dla was być może śmiesznie, ja kiedyś też się śmiałam, gdy to słyszałam. To jest to prawda, która podniosła moje życie. Kiedyś o sobie mówiłam, że jestem wierząca, niepraktykująca. Ale co to za dziwny twór? Można mieć męża albo żonę i być niepraktykujący, albo można być rodzicem niepraktykujący. To jest taka wymówka, żeby siebie usprawiedliwić. Dzisiaj jestem wierząca i praktykuję relacje z Jezusem. Nie ma inaczej, inaczej nie można być wierzącym, bo Bóg jest Bogiem relacji. Z każdym pragnie relacji, z każdym jednym. Teraz, gdy to słyszycie, może to odmienić wasze życie. Ja kiedyś myślałam, że to, co oferuje mi ten świat, to jest życie. Że gdy skończę dobre studia, skończyłam prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Gdy będę pracowała i zarabiała pieniądze, to będę szczęśliwa. Wyjdę za mąż, wyszłam, mam męża, mam dzieci. Dobrze mi się żyje. Ale okazało się, że to wcale nie jest tak, że to nie jest życie, że to nie jest źródło życia. Że im więcej mam, to nie znaczy, że jestem szczęśliwsza. Ciągle czegoś szukałam. Zastanawiałam się, co to jest, co takiego może mi jeszcze dać świat. I wtedy, tak jak wy teraz, przybliżyło się do mnie królestwo. Usłyszałam o Jezusie. Zamanifestowały się słowa, stoję u drzwi i kołaczę. A kto otworzy, będę z nim wieczerzał. Poznałam Jezusa. Poznałam Boga. Bóg jest duchem. Nie poznaje się go tak jak człowieka. Ale poznaje się go w duchu. Narodziłam się z Bożego Ducha. Powierzyłam mu moje życie. Pustka, którą wcześniej czułam, zniknęła. Zostałam uzdrowiona z nowotworu. Miałam chorą tarczycę, mam zdrową. Podniesione zostało całe moje życie, moje małżeństwo. Ja nie miewam jakichś dziwnych nastrojów, żadnych depresji, żadnych jakichś wahań, tak jak ludzie, którzy chodzą tutaj po świecie. Królestwo Boże jest moim udziałem, tak jak w niebie, mam tak na ziemi. To jest też dla was, ale nie ma innej drogi, jak narodzić się z Bożego Ducha. Bóg jest prawdą, nie ma innej prawdy niż Jezus. I choć dla was być może brzmi to teraz śmiesznie, to każdy z was musi podjąć decyzję. To jest decyzja, czy chcesz Jezusa w swoim życiu, czy nie. I każdy z was staje przed tą decyzją, tak jak stanęłam przed nią ja i wszyscy ci, którzy tutaj są z nami. Jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha. Jezus jest naszym Panem. Każdego dnia zwyciężamy. Zadaj sobie pytanie, czy ty zwyciężasz? Czy jesteś zwycięzcą? Czy wiesz, dokąd idziesz? Czy się nie boisz? Ja się nie boję. Nieszczęścia mi się nie przytrafiają. Nie mam gorszego dnia. Jestem szczęśliwa. Jestem narodzona z Bożego Ducha. To też może być twoim udziałem.